Skoro tedy wielki Bolesław zeszedł z tego świata, tron objął syn jego Mieszko II, który już za życia ojca pojął za żonę siostrę cesarza Ottona III, Rychezę. Wszakże jego bracia Bezprym i Otto buntowali się przeciwko niemu. Wkroczyli oni do Polski na czele wojsk obcych i pozbawili Mieszka II korony. Rządy objął Bezprym, wkrótce skrytobójczo zamordowany. Tron objął ponownie Mieszko II, ale bez korony. Opowiadają też, że Czesi schwytali go za dziecko na wiecu i rzemieniami skrępowali mu genitalia tak, że nie mógł już płodzić potomstwa. Za to, że król Bolesław, jego ojciec, podobno im wyrządził krzywdę, oślepiwszy ich księcia, a swego wuja.
Leszko wrócił wprawdzie z niewoli, lecz żony więcej nie zaznał. Książęta sąsiedni, każdy od swojej strony gnębili Polskę i każdy do swego władztwa przyłączał grody i miasta graniczne lub zdobywszy równo je z ziemią. I choć tak wielkie krzywdy i klęski znosiła Polska od obcych, to jeszcze nierozsądniej i sromotniej dręczoną była przez własnych mieszkańców. Albowiem niewolnicy powstali na panów, wyzwoleńcy przeciw szlachetnie urodzonym, sami się do rządów wynosząc. Nadto jeszcze porzucając wiarę katolicką, czego nie możemy wypowiedzieć bez płaczu i lamentu. Podnieśli bunt przeciw biskupom i kapłanom bożym, i niektórych z nich mieczem zgładzili, a innych ukamienowali. W końcu zaś, zarówno od obcych, jak i od własnych mieszkańców, Polska doznała takiego spustoszenia, że w zupełności niemal obraną została z bogactw i ludzi. Thank you.
To, co tu powiedziano o zniszczeniu Polski, niechaj wystarczy i niech posłuży ku poprawie tym, którzy przyrodzonym panom nie dochowali wiary. Nie wracaj do ludu wiarolomnego i niezupełnie jeszcze utwierdzonego w chrześcijaństwie. Zadowól się spokojnie posiadaniem matczynego dziedzictwa. Sam cesarz prosi cię, abyś z nim pozostał. Chce ci nadać nie byle jakie księstwo. Żadnego dziedzictwa po wujach lub matce nie przyjmuje się tak słusznie i zaszczytnie, jak dziedzictwa po ojcu. I zabrawszy z sobą 500 rycerzy, uwolnił całą Polskę i poddał ją pod swoje władztwo. Imiona zaś synów jego są następujące. Bolesław, Władysław, Mieszko i Otto. Thank you.
Szczodry byłby na pewno dorównał swymi czynami czynom przodków, gdyby nie kierował nim pewien nadmiar ambicji i próżności. Pomóż mi! Oddaj mi pocałunek w pokoju. Na oczach wszystkich dla uczczenia mego narodu. Zejdźmy z koni, pocałujmy się. Policzyć ilość kroków mojego konia od mojej kwatery do miejsca spotkania z Zasławem. I tyle grzywien złota zapłaci nam Ruś. Jak zaś doszło do wypędzenia króla Bolesława z Polski, długo byłoby o tym mówić. Thank you.
My zaś ani nie usprawiedliwiamy biskupa zdrajcy, ani nie zalecamy króla, który tak szpetnie dochodził swych praw.